Siema. Paczka Świętego Mikołaja. Nie, chwilę temu, no nie chwilę, dobra, tej godziny, nie będę kłamał. Odebrałem tylko to twarz, zobaczyłem, bo odebrałem to od kuriera. Mówię, coś w ogóle w tym jest, nie, bo to takie małe, bo... Sprawdzimy, nie, co jest w środku. Dobra, przyzwyczajcie się, że to tak będzie. No. Zdradzę tak. Kwał. A to nie z tej strony. Widać było. Jest. Takie coś. Zobaczcie sobie ten karton. A tamten. Taka symboliczna różnica. Będzie grane. Nie, będzie testowane. Specjalnie dla was. Takie coś zamówiłem, bo nie sztuka wypieprzyć 2800, 1200, no i trochę więcej na kierownicę i pokazywać, jak się jeździ, nie? Bardzo fajnie. A co mają zrobić osoby, na które nie stać na takie drogie kierownice? Więc postanowiłem, że zrobię taki filmik. Ja wiem, że tych filmików jest pełno w internecie, ale nikt takich filmików nie wstawia na ETS2 Polska na Facebooku, na grupę facebookową. Ja wiem, że nie każdemu jest łatwo się przyznać, że nie stać mnie niestety, albo no, mam kieszonkowego 50 zł miesięcznie. Ja takich ludzi rozumiem. I doskonale ich szanuję. Doskonale ich rozumiem i szanuję, bo nie każdy ma tysiące złotych miesięcznie do wydania na swoje widzimisię. Więc trochę niżej na grupie facebookowej dla niektórych. Bardzo proszę. A dwa... ta seria filmików może się komuś podobać, może się komuś nie podobać. Mnie to generalnie rybka. Ja będę robić to, co będę uważał za stosowne i wklejał te filmiki, bo mamy taką polską, to może nie mentalność, ale ciężko się do błędu przyznać, albo powiedzieć, że jest się gorszy, nie? Że nie jest jej tak samo na topie jak inni. Widzę, co ludzie odpisują i gdy zatwierdzam posty, to widzę, na czym grają. I ci ludzie odpiszą posty i potem znikają, nie? Bo wiadomo, każdy by chciał grać na trzech monitorach, mieć SKR, Shifter i inne. Ja te filmy po to stawiam ludziom, żeby udowodnić wam, że da się zrobić coś tanio i da się na tym grać. Nie musisz być tak jak inni, nie musisz mieć za 2800 zł kierownicy. Nie musisz mieć, ona tu leży. Tu leży, zamontowana. Z kierownicą z Volvo. Nie musisz mieć. Może mieć również taką za 200, ale to jest akurat jakaś natężna, nie wiem ile ona kosztowała. Ja to wziąłem za przysłowiową paczkę kawy. Albo dobrą czekoladę. Po prostu kobietka to wystawiła, chciała to rozdać. Nie wiem, co jest w środku, dowiemy się za chwilę. Coś tam lata. I specjalnie wziąłem taki poziom, żeby wam udowodnić, że na tym też się da jeździć. I nie trzeba się wcale wstydzić, że mam Spedlinka, czy mam jakiegoś Q-Smarta, czy coś, bo inni mają Logitecha. A może po prostu mnie, albo moich rodziców nie stać na to, żeby dać mi 700, 800, 900, 1000, 1200, 2000 czy 2500 zł, tak o, masz na kierownicę, bo masz taki widzimisię. I to jest też, mnie to bardzo drażni, to, bo ja też do tego wszystkiego dochodziłem długi, długi okres czasu. Teraz sobie mogę na takie rzeczy pozwolić, a też zaczynałem od klawiatury czy od myszki. Potem na jakimś padzie bo leży tu pad. Różne mam tu opcje, mogę na klawiaturze, na myszce, na padzie, na kierownicy takiej, srakiej, owakiej, na jednym monitorze, za chwilę tu wiedzie śledzenie wzroku. Ale ja nie stawiam tych filmików po to, żeby się komuś chwalić, co ja mam, tylko udowadniam też, że mimo tego, że mam, jak mam, to mogę też zjechać do poziomu i pokazać ludziom coś, że też się da zrobić taniej i nie trzeba wcale ładować 440 zł za głupi SKRS. Bo da się to zrobić, kupując nawet najtańszą za 150 zł na Allegro używaną tylko nową maretkę, na której jest 6 kabli. I za chwilę, dzisiaj może nie, ale jutro zamontuję do tej kierownicy ten SKRS. I nie musisz dawać 440 zł. Nic ci nie będzie łoju na pieniądze. Mamy w Polsce, tak mamy.
Tym krótkim słowem przynudnawego wstępu, przepraszam, mi się kawał odbija. Jeszcze wodę mineralną piję. Dobra. Zaczniemy to rozpakowywać. Ja będę takie filmiki wstawiał. Czy się to komuś podoba, czy nie. A teraz taka bardziej przyjemna rzecz. Cieszę się, jak moje dziecko. Pierwsza kierownica w życiu. Ale mu wali, nie? Dobra. Już, ja już to stąd widzę. To jest w folii zapakowane. Nie, to ja tego się nie otwieramy, nie? To jest normalnie w folii zapakowane. Kobietka to normalnie wystawiła na to, tak jakby na OLX-ie, czy na jakimś innym Allegro, do rozdania. No i piszę do kobietki, mówię, pani co, ja bym to chętnie wziął, mówię, ale kurde, nie przyjadę, no bo nie będę jechał 700 dni, to prawie 500 km. W jedną stronę. Mówię, czy jest to możliwość wysłania? Ja mówię, no jasne, nie ma problemu. Mówię, no to 7 euro wysyłka i 5 euro na dobrą czekoladę. Bardzo proszę. No, poważnie, to jest opakowane wszystko. Cześć. Nie, no to jest jakaś masakra. No i spokojnie. Karton na odpady. Nie uduj się. Co tu jest ciekawego? Co tu jest ciekawego? Drivery. Drivery na płytce. I to się może przydać, a zaraz wam powiem dlaczego. To się może przydać. Instrukcja obsługi. Na wkrótce opisane, co tu ciekawego się znajduje. My to teraz sami rozpracujemy. Worek. Do utylizacji. Jakiś początek, koniec, końca początku. Początek, koniec, końców. No rzeczywiście, to jest nówka, Paci. To ma nie nówka, no kobieta może nie, no niewypalony prezent czy coś, to leżało komuś w szafie. Leżało to komuś w szafie, więc kamera patrzy tam, gdzie nie patrzy. Spoko. No tak, mojego ryja nie widać. Piękna szafa. Fajna, nie? 1902. Wiecie, ile taka szafa kosztuje? Ta szafa tam co stoi? Ile jest warta? Już nie, taka stara, zielona szafa. Taka szafa jest warta równowartość nowego RTX-a 3090. Tam stoi 14 tysięcy złotych. No, fajny kabelek. Też mini PS2, tak jak kierownicy ten mojej. Co tu mamy? No, tak. Dla dziecka. Ja bym z moją nogą to ma nacisnąć. Dobra. Sprawdźmy to, co tu jeszcze jest. Jest fajnie. Jestem ucieszony. Szkoda, że 30 lat za późno. I o miesiąc za wcześnie, bo dopiero dzisiaj czwarty, to tak na Mikołaja nie wypasowała taka. I taka zabawka, no ale spoko. A mnie noc spędzi znowu. Nie mam ponoszyć alergię na głupich ludzi. To na pewno. No, nie ma tu magnetycznych łopatek. Nie ma, no ale co, no? Kręci się. Wiadomo, że jakoś tego wykonano to ten, ale ten plastik nawet tak wygląda. Jest dosyć miękki, tak więc nie powinno to nawet pękać. Nie? Normalnie czuję się jak kierowca, kurde, w gokardzie. Patrząc, porównując to do... Jezu. Do tego, no to pewnie takie dziwne uczucie, ale spoko, dobra, co my tu mamy, no nic, zestaw hamulcowy, taki bardzo malutki zestaw hamulcowy, bo to dopiero takie małe to jest,
nikogo tutaj nie obrażając. To dopiero z szafy wychodzi i nie wie za bardzo, o co chodzi. Dobra, co? Mamy to. Teraz ten. O tym wspominałem, nie? Przypuszczam, że jakbym to popiął teraz, to wyskoczy to jako normalny joystick. Tak jak ten na dole. I tyle. I będzie pełny, pusto, pełny. Dlatego też pozwoliłem przygotować. Uwaga. Będzie mi widać i mnie nie będzie widać. Efekt przejścia. Odnalazłem sobie ze spedlinka stronę, akurat ta kremica jest na tej stronie. Technische Daten. Analog Schaltwippen. Sehr gut. I teraz to nas... Co nas interesuje, tu was wywalę na chwilę. Sterowniki do 98, bla bla bla. I co jest najważniejsze, Vista. Tak. Vista 64 bity. Dobra, zróbmy to zrzut. Poszło. A już zaraz ściągałem? No dobra. Zainstalujemy mi te sterowniki. Dobra, spoko. Siedzi. Co teraz? Teraz czas to podłączyć. No i co nam się ciekawego pokaże? Generic USB joystick. Generic USB joystick. O! Już się otwarło. Urządzenie steering wheel. Dlatego to właśnie było takie ważne, że on by to rozpoznał jako joystick, a teraz jest to jako steering wheel, czyli jako kierownica. To jest bardzo ważne. Dlatego niektórym to nie działa. Nie, podpiąłem i nie mam gazu. Pełny gaz, zero gazu. Pełny hamulec, zero hamulca. Bo nie są sterowniki zainstalowane. Niby Windows 10 ma wszystkie sterowniki. Guzik, prawda, nie ma, bo jak kupujesz nowego kompa, instalujesz kartę graficzną, to on ci się uruchomi, ale na defaultowych, po to, żebyś cokolwiek widział, żeby sobie sterowniki pobrać. Nie? No zdejmijmy te antypolskie napisy. On się już tu kręci, fajnie. I co tu mamy ciekawego? Mamy właściwości. Nie wiem, tam widzicie. Coś tam będziecie widzieć, spoko. Zaraz będę przynudzał, nie? Nudzi facet. Pokaż, jak to jeździ. Nie pokażę. Pierw zobaczycie, jak się to konfiguruje. Jak jeździ, to każdy widział. Co my tu mamy? Vibration. Nie wibruje. Taka wersja. Oszukali nas, złodzieja. Właściwości. Co my tu mamy? Test. USB serwer, tego bla bla bla. Test. Gaz. Pełny. Pusty, nie? I to jest właśnie to, o czym mówiłem. Pełny, pusty. Pełny, pokazujesz to, co tam pokazuje, coś tam widzicie. Hamulec też. Pełny i nie ma regulacji. Widać czy nie? Naciskam tu, a tam jest pełny i pusty. Pełny i pusty. Skręćmy w lewo. Pełny skręt, nic. Pełny skręt, nic. Uuu! A taki magiczny klawisz młody. I w każdej, teraz uwaga, to jest bardzo ważne. W każdej innej takiej taniej kierownicy, że to będzie firmy Speedlink, czy inne Cobra Rally, możesz Cobra nie, ale te inne takie pokrewne, wszystkie tego typu, oparte na tym właśnie mniej więcej sterowniku, bo to jest sterownik, to są właściwości USB, to co mówiłem w ostatnim filmiku. Ten filmik będzie długi, tak będzie i macie czas na oglądanie. A jak się komuś nie podoba, to może szukać innych, gdzie piszą, że nie działa. Działa wszystko, tylko trzeba zainstalować. Jest przycisk Mode. I teraz po magicznym ciśnięciu zaczął działać przyspieszacz i zwalniacz. I to samo dzieje się tu. I to samo dzieje się tu. Oprócz tego jeszcze jest 1200 klawiszy, które działają. Łopatki. Aha. Czyli łopatki robią tutaj też nam za... No jakie to cwane? No niby taki prawie, że gaz, nie? No, to ciężko wyczuć. Ale jest. Czyli można generalnie dziecku dać i używać jej bez tych zestawów. Jakieś udogodnienie. Jedźmy dalej.
Dobra, mamy to zainstalowane. Działa to. Przełączmy się teraz gdzie? Zobacz, ja muszę kombinować jak koń pod górę, nie? Przełączmy się teraz, uwaga, na grę. Bo tu chwilę temu coś tłumaczyłem jeszcze na grupie. Tak, jesteśmy w grze? Jesteśmy już w grze. Ja sobie teraz tutaj... To są mody, które mam wgrane, bla, bla, bla. To jakieś nowe wjechały. Szkoda, że ten nie działa. 5 euro, nie? Za darmo się je ściąga. Ludzie, nie płacicie nikomu za mody. Rzeczywiście, bardzo sobie robi modyfikacje pod siebie. Tak, chcę opuścić. Pam, pam, pam. Opcje. Nas interesują kontrolery. I teraz, żeby nie było. Widać, że jest tego klawiatura. Przy was kliknę jeszcze raz przywrót domyślny. Przywrót domyślny. Czyli mamy tylko samą klawiaturę. Teraz trzeba wybrać, nie? Na czym będziemy jeździć. No to zacznijmy od tego, że mam już to podpięte, działa sobie to tam w Windowsie. Klawiatura i mamy tutaj USB steering wheel. Jest. I tylko tyle, bo całe resztę, którą mam specjalnie wam odłączone, żeby nie mieszać wam w głowie i było to w miarę proste. Wiadomo, że skoro są tylko dwa przyspieszacz i hamulec, to nie będzie sprzęgła, nie będzie biegu, więc będzie automat. Da się sekwencję zrobić, ale o tym potem. Technologia sprzężenia zwrotnego, no spoko, to nie ma. I coś się tu już pojawia. Coś już tam widać. Nawet to w miarę jest tutaj. W menu, bo co innego z menu, znaczy w grze. Spoko. Ale ja i tak zrobię konfigurację sterowania pod siebie. Czyli konfiguracja sterowania, mamy tutaj kontroler. Będzie to prosty automat. I tyle. Jest. I teraz uwaga. Oś już nam działa. A przedtem była X razy Z. Spoko. Oś przyspieszenia. Oś Y. I to jest właśnie, zobaczcie, to się samo robi. Tu nie trzeba nic kombinować. Nic nie trzeba kombinować. Jest pół na pół. Teraz wciskamy znowu już oś hamowania. I naciskamy hamulec. I to się samo kasuje. I was już więcej nie interesuje nic. W tak prostej kierownicy. Widać mnie? W tak prostej kierownicy nie ustawia się nic. Ja nie wiem, z czym wy macie problem typu Logitech. Jeżeli coś takiego działa, taki shit za, nie wiem, 200 zł czy 150 to kosztuje, nie wiem, ile takie coś kosztuje jeszcze, to się samo ustawia. Nie trzeba nic wyśrodkować, odwracać. Nie, to działa. Ja tu nic nie robiłem. Po prostu podpiąłem. Tylko to skalibrowałem. Pierw w Windowsie, teraz tu w grze. Poważnie. Co tu się dzieje? Mamy tak zwany problem standardowy. Czyli co? Ucieka nam kierownica w prawo, nie? No to cofnijmy trochę tę martwą oś, żeby go uspokoić. Pełny, lewy, dalej trochę jeszcze szaleje, nie? No to może mu zmniejszmy czułość, albo zwiększmy. Cokolwiek to oznacza, nie chcę, nie chcę. Nie liniować? Troszkę się wyciszy, czy niekoniecznie? To martwą oś musimy zostawić inaczej, ale zróbmy to jeszcze raz inaczej. Nie chce nam się to tutaj zrobić. To będzie głupio strasznie. Ale ja zostawię to tak. Tu mu trochę to mniejsze, zmniejszę mu to pole. I tyle. I to na razie nam zostaje. Tu sobie muszę wyrzucić wszystkie kontrolery, ponieważ nie mam tych kontrolerów. Przykładnia dwuzakresowa i co? Prosty automat. To w ogóle może wyłączmy, to jest tak niepotrzebne. Jeszcze raz. Trochę go ściąga w prawo, nie? Tu jednak. No, to jaka kierownica? Jaki kontroler, taka jakość. To się opanuje. Spoko, jedziemy. Chyba. Podpięte. Gdzie mam to państwo położyć? Bo to kurde jest naprawdę, jest tak malutkie. No nie, na razie zostawię to tu. Żebyście cokolwiek widzieli.
Ja tą kamerkę tam niżej. Niżej. O. Jest. Kawa musi być. A się ładuje. Jakby czynnik było ładne. Sterowniki pobierać. Sterowniki pobierać, instalować pierw sterowniki, potem odpalać grę. Nie w drugą stronę. Bo się wam zrobi z tego... Co się zrobiło? Joystick plus minus. Dobra. Jedziemy. Ładuj się dalej. Facet, bo ludzie nie mają czasu już tyle i czasu grędzy. A tu się jeszcze nic nie dzieje. Każdy czeka na finał. Każdy czeka na finał. Jeszcze takie, co musiał wsadzić tu ten. Takie dwa silniki, żeby to wibrowało, nie? Trochę ciszej. Wy tam dobrze słyszycie, ale nie musicie słyszeć podwójnie. No to co? Sprawdźmy w ogóle, czy to działa. Coś się tu kręci. Oczywiście trochę zostaje w prawo kierownica. Taki urok. Taki urok. Trochę lekko trzyma. No niestety to jest taka kierownica za naprawdę małe pieniądze. Ale gaz... Wiem, że bez światła. Dobra, pałuj się. Nie mam sterownika. Ola. Oczywiście trochę rzuca na boki. No. O. Ale te automaty w tych skrzyniach ciężko wodzą. Generalnie animacja tej kierownicy to jest tam pikuć, bo będzie wyłączyć. Także te kółko jest małe, nie? Dobra, trochę wrzucę. Ale działa. Ale działa. Ameryki nie odkryłem, wiem o tym. Nie odkryłem Ameryki. Tu mu trochę zmniejszymy na lewo. Jest jeszcze gorzej. Minimalny ruch powoduje to, że ona bardzo lata. Tu się trzeba tym po prostu pobawić. Trochę lepiej. Już trochę lepiej jeździ. Nie rzucę nią tak po całej drodze. Trzeba bardziej skręcić, żeby zjechać na pas. Spokojnie. O, już tam awaryjne. Zobaczymy zakrętek zbiera. W prawo ma trochę łatwiej. To jest właśnie ten martwy punkt, ale generalnie... Generalnie działa na ciągu. Hamulce działają. Światła byście włączyły. Dobra, może jakieś światło. Nie chcę zapisywać. Gdzie mam światło włączone? Kontroler światła mam przed tym. Zawsze muszę grzebać przy was, nie? Boże, to być światło. Nie jest najgorzej. Nie jest najgorzej. No wiadomo, ta kierownica ma ten mały ruch. Bo to jest mała kierownica. Załadowany jadę przez to. Jeszcze w automacie tak krótko biegi zmienia. Nie lubię automatami jeździć. Ale działa, no widać na tym moim filmiku. Na tym mojej kamerce, że działa. Jest lekkie opóźnienie. Ale też nie ma tragedii, no, że idzie jakoś na tym jeździć. A grze się topuje, o słodki panie. A zapewne, że jest modyfikacja gra. Jest to do ustawienia. Wiadomo, że nie jest to duża kierownica, bo ten skręt jest malutki. Zobaczmy na parkingu. Jest ten skręt malutki, natomiast... gdzie to jest zjazd? Zobaczmy na parkingu, jak to się kręci. Jak się delikatnie ruszy, to nie ma tragedii tak w zasadzie. No.
jak to, że ten hamulec trochę taki jest tutaj bardzo mocnawy. Hamulec jest trochę mocnawy, ale to ma to opóźnienie, no trochę jest opóźnienia. I to jest wszystko do ustawienia w tym, no. Nie ma tragedii, no to sobie zwolnisz, troszkę sobie zwiększysz tutaj liniowość, proszę. W lewo połowę zjedźmy w dół. Już te kółka będą się szybciej kręciły. No. Czy jeszcze gorzej? Czy się pomyli? Nigdy nie pamiętam, ja nie mam z tym problemów. Czyli taka na klawiatura, tylko że na kierownicy. Ale nie jest najgorzej, naprawdę. No. To będzie teraz będzie późno. Aha, tu w ten sposób jest nieliniowy, dobra. Czyli nie będzie taki czuły. Czyli połowa z tego. Niestety trzeba się uczyć i ustawiać, ale nie pamiętam, nie grzebię z tym, bo ja mam do tego inną kierownicę. Ale działa. O, teraz trochę lepiej jest. Faktura ten zakres jest mały, nie? To ten zakres jest mały. No. To jest wszystko do opanowania. Do opanowania, do ustawienia. Dobra, tyle. Kierownica jest, działa. Da się. Da się na takich małych rzeczach jeździć. Wiadomo, to jest tak naprawdę mini Morris. Natomiast ludzie. Każdy ma 37 lat i ma takie wielkie łapy. Prawda? No. Spoko. Oho, no nie ma. Przełożę klawiaturę. Tak. Tyle słowem wstępu zakończenia. Tyle słowem wstępu zakończenia. Teraz co? Teraz tak. No. Będzie z tego filmiku całe 27 minut. Co jest, ale jest. Działa. Jutro to może... Jak znajdę taki mały śrubokręt, to wam pokażę, jak jest taki zrobić kierownicy SKRS-a. Na nie. Bo to jest tylko kwestia, naprawdę ludzie, to jest tylko kwestia tego, że musi być w tych opcjach wciśnięty klawisz. Nic więcej. SKRS-a da się zrobić nawet na takiej kierownicy, bez manetki. Trzymając ciągle dwa klawisze wciśnięte. No potem tylko zależy, kto będziesz puszczał, nie? Tak się będzie skrzynia zmieniać. Cała magia. Tak więc zachęcam do własnej produkcji takich rzeczy. Nie bulenia grubej kasy za takie... Ja wiem, że to fajnie wygląda, nie? Podpinasz się na USB. Tylko taki mały jeden szczegół. Jeszcze jak grasz na takim zestawie, który jest pięty na jednym USB, spoko. Ja gram na kierownica. Kierownica, zestaw hamulcowy ma swoje USB, spoko, czyli na jednym, bo baza kierownicy zbiera to wszystko. Drugie USB to jest shifter. Trzecie USB to może być ręczny, to i tak będzie zrobione inaczej. Czwarte USB to będzie SKRS wraz z klawiszami. Za chwilę ci braknie portów USB. Bo gra obsługuje tylko do 5 urządzeń USB. Tyle. Fajnie. Dzięki za suby. Dzięki za suby. Ja to jeszcze ogarnę z tym SKRS-em. Jak to jakoś tu odmontuję znowuż. Tylko na stół położę. I pokażę wam, że to działa. Tak więc naprawdę polecam oglądać, obserwować, subskrybować, dawać łapy w górę lub w dół, bo się nie musi, nie każdy się musi zgodzić z moim zdaniem. Ale bym też prosił trochę o powagę na stronie ETS2 Polska na Facebooku, zwłaszcza w komentarzach. Nie każdy musi wiedzieć wszystko, nie każdego stać na wszystko. Wiele osób odkłada długi czas pieniądze na to, żeby cokolwiek sobie kupić. I bardzo bym się prosił o powstrzymanie się
z komentarzami poziomu minus 2 piaskownicy, bo ja wiem, że ty wiesz, ale ktoś może nie wiedzieć. To, że ty masz logi 27, 29 lub inne, inną kierownicę, czy masz Trustmastera, bo ci rodzice kupili, bo ich stać, a ktoś się buja na takie małe i weź to wyżyć przez okno, gdzieś takie coś usłyszałem, to masz szczęście, że wiesz, jeszcze bana nie zostałeś. Bo to, że ty masz, nie znaczy, że ktoś musi też mieć. Może po prostu go nie stać. Zrozum też taką sytuację, że kogoś na coś nie stać. Że gra na klawiaturze, czy na przykład gra na laptopie i tą grafikę ma, jaką ma. A żeby ta gra była płynna, to musi zjechać z detalami graficznymi, tylko po to, żeby móc płynnie grać. Natomiast druga uwaga dla takich osób, które grają na takim sprzęcie, który jest słabo wydajny. Chcesz wstawić zdjęcie, chcesz pochwalić się, nam pochwalić, pokazać. Pochwalić się, pokazać, po prostu też pokazać. Ja też mogę to ściągnąć 20 najlepszych skan, bo wiem skąd. Świetnie zrobionych, bo mam znajomy w Niemczech. Udostępnił mi tu swoje modyfikacje i wam wszystkim go parę popadają. Tylko po co? Po co? Więc dla osób, które chcą wstawiać zdjęcia, weź sobie zrób na chwilę pauzę, wejdź sobie w menu opcji graficznych, ustaw tę jakość na wysoką albo ultra i na czas zrobienia tego zdjęcia używaj klawisza F12 jako zrzut lub normalnej kombinacji i klawiszy pod Windows i zrób sobie ten zrzut, a nie wrzucaj zdjęć telefonem. Bo naprawdę, jeżeli ty wrzucasz zdjęcia, to my to widzimy, to no tak to widzimy. No, tak to widzimy. Na razie nic nie widzicie, ale zresztą no, to jest masakra, bo to jest jedna wielka popelina, widać wszystkie szczegóły matrycy. Naprawdę. I tak w tą grę grasz, to zrób znaczek Windowsa Shift S, wyskoczy ci fajna ikonka, zaznacz sobie co chcesz i wklej. Tyle, panowie i panie, przybieram, wrzucam tu na YouTube'a i biorę się za dalsze jakieś tu, co tu dalej, coś wykombinuję. Dzięki, trzymajcie się, spokojnej nocy wam życzę, właściwie już 9 w nocy, wieczorem trzeba by iść. Niektórzy muszą mi spać, bo to do szkoły, nie? Albo do pracy. No. To tyle słowem zakończenia. Hejda!